Taka jest prawda, no. Nas streamerów, bo co my możemy kurwa im zrobić? Ja pie... Ja myślałem, że to trzy złote, kurwa. Już nie widzę na oczy o tej godzinie. Wastet to ładna nagonka XD 300 zł. Naprawdę, kurwa, dziękuję ci z całego serca. W chuj, żeś mnie teraz zaszokował, zaimponował, żeś mnie teraz. I powiem ci tak, nie było dawno czegoś takiego, żebym ja ten pasek, kurwa, zapełnił, nie? Powiem szczerze, do połowy. Tak o, 50-50, przy dobrych wiatrach, nie? Dzisiaj to jest... Rozjebane. Rozjebane jest. Kazik. Wastet. Aleksandra. Rosjanka. Brudny. Kto tam? Niki tych grubszych chłop pamiętam, nie? Może nie wszystkie, kurwa, ale... Ale rozjebane jest. Ja nie wiem, co ja mam mówić. No kurwa, co ja mam powiedzieć? No dziękuję w chuj, no. Masakra, ty. Nie było dawno takiego czegoś, nie? Ja nie wiem, z jakiej to okazji. Kurwa, dnia dziecka nie ma, urodzin nie mam. Świąt nie ma. Ale pieniądze są, ty. A kurwa, to dobrze, nie? Ja śmierdzieli z szopienic. O, to taki domy na podsumowanie, kurwa, chyba. Kuba BGC, pozdro. Zjebać śmierdzieli z szopienic 3 złote. Powiem wam, widzowie, włosy mi odrastają tak, kurwa, nieudolnie, nie? Już się wkurwiam, chciałbym fryzurkę odzyskać, tą, co miałem, bo... sobie postawił włosy na jakąś pastę fajną. Co ty robisz, gościu, skórę tasujesz, aż się trzęsiesz sobie, stary dziad! Wstyd! Wstyd! A po nim... Nie, to coś trzeba z tym omegle, człowieku, coś zrobić, bo to kurwa oni to monitorują, jacyś admini to omegle. No człowieku, siedzi stary frajer, skórę napierdala, trzęsie się mu kark, bo tylko dotąd był widoczny i trzęsie się frajer jebany, tasuje konia, a ja klikam, żeby to przełączyć, prawda? No klikam, no bo nie będę oglądał, jak kurwa stara konia sobie wali. Nie. Ja. Ciuchy z pieprzonych kumbeksów, za dobrze znam biedy smagły. O chuj, dokończę temat zaraz, bo ci mi głowę ora chłopnie. Ja pierdolę, księciuniu, co ty robisz? No jest zamieciony typie, kurwa, nie ma co zbierać, no. Ty, bo mi sucho ze stresu w gębie, a tu wody koniec, papierosów nie ma. Ja pierdolę. Jest kurwa ogień, nie? Rozjebane, no. 28 tysięcy to jest jakieś kiedyś, no kiedyś tak. Kiedyś to było kiedyś. Teraz kurwa to już są inne czasy trochę. Ale kurwa dzisiejszy dzień przypomina te czasy. Jest gościu ogień, no. Ja wiesz, że ja pójdę tak spać, nie? A rzadko to się zdarza, naprawdę, żebym poszedł z takim uśmiechem na ryju spać, nie? Naprawdę. W chuj rzadko się zdarza. Żebym... Przecież ja się obudzę rano. To tako będzie. Taka mina będzie, człowieku, do rana. No kurwa, chłopie. Pozdro dla Norka i Wika z Budgoszczy. Albańczyk, dziękuję, żółwik. Jest ogień, naprawdę. Albańczyk, pozdro dla Norka i Wika z BDG 25. Dziękuję bardzo, Albańczyk. O Jezus kochany, rzadko się zdarza, rzadko, naprawdę, żebym poszedł z uśmiechem na mordzie spać. Siema, siema, dobra, pogadam z kimś na tym omegle, bo tylko gadam głupoty. Kolega. I tłumaczenia. Złotych. Chciałem grać GTA, San Andreas.
wastet jak to, co pomagam dla Zienka ze swoich stron i tyle w temacie 300 zł. Dawno nie miałem duszności. A to do tego dokłada się ten upał. Kazik, wastet. Zajebie was, kurwa, zajebie was, nie? W pozytywnym sensie. Ja pierdolę. Ile kapusty. Człowiek musi napierdalać, kurwa, 2 miesiące, nie? Ale powiem szczerze, przyda mi się, bo jutro płacę za chatę dwójaka. Przyda mi się w chuj. Naprawdę, kurwa, przyda mi się w chuj. A we wtorek jadę do Sosnowca naprawiać pompę SBC w Mercedesie za 1800 zł. No to kurwa. Zajebiście, to już jestem teraz biznesmenem jebanym. Akurat mam na dwie rzeczy. Zajebiście, nie? A tak mnie to kurwa trapiło. Tak mnie to kurwa wkurwiało, nie? Że 17 właściciel zadzwoni, halo, wyszło 2000 za mieszkanie, za ile mogę przyjechać? No, rozumiesz. A teraz to już mam to w piździe. Teraz to ja mam to w piździe. No. Ja jestem Sosnowca. Co tu się dzieje dzisiaj z tymi kurwa ludźmi, ty? Ja cię pierdolę. Widzowie, co tu się dzieje? Co jeden lepszy? Chłopie. Zostań jeszcze, bo dobry stream, buziaczki 300 zł. Nie, kurwa Kazik, dziękuję bardzo. Wastek, dziękuję. Brudny Rosjanka, dziękuję bardzo. O chuj. Nie, rozjebane. Przestańcie! Wom! Kurwa! Co? Będą soty jebane. Narobicie mi wrogów. Narobicie mi wrogów, wiecie o tym. Ale ja się cieszę z tego, ale przysięgam, że narobiliście mi teraz tylu wrogów. Wiesz, co tam się dzieje? Kazik, Wastet, Rosjanka, Brudny, wiecie, co się dzieje? Ja wam zademonstruję, bo wy możecie nie wiedzieć, bo wy macie pieniądze i was to pierdoli, nie? Was to pierdoli, co inny człowiek czuje, jak ja dostaję taką kwotę. Ja wam pokażę. Jest takie coś, nie? Dla hejtera, nie? Bo widz normalny to cieszy się razem ze mną, ale hejter to jest takie coś, człowieku. Tak napierdala, nie? Pięści. Kurwa, jak go kurwę wygina, jak po mefedronie. Śmiecia jebanego. Jak to widzi. No, nie jest tak. No jest tak, kurwa, co nie jest tak. Pewnie, że tak jest. No, nie, starczy. Przerwę zróbmy z pieniędzmi, z kapuchą. Bo się wystrzelacie, kurwa, wystrzelacie się z hajsu, no i co wtedy, no. Co ja gadam, nie? Jak ktoś, kto daje streamerowi 1000, czy 300 zł razy, kurwa, 5 czy 6? Jezu święty, ja pierdolę. Jebać ludzi, niech pogadają. To nie jest tak, że oni pogadają. Oni działają, jak to widzą, do jego zgłoszenia tu lecą, że ja tu kurwa chuj wie co robię, nie? Że ja tu kurwa gwałcę, zabijam ludzi na tych streamach. Jak tu kapucha jest, to przecież tak hejterzy, to tutaj nagonka taka, czek media, jak zobaczą, że Refonik ścisnął czwóraka w dzień, w 3 godziny, Wastet, to do człowieku, te media, to wiesz co oni piszą? Oni od razu robią artykuł. Pato streamerzy deprawują dzieci w sieci. Góral, Rafonix, Machonek doprowadzają do skrzywdzenia dzieci, nie? Ja sobie tak myślę, dlaczego jestem stawiany, kurwa, z jakimś góralem, co miał zarzut, wiadomo jakie zarzuty, dlaczego jestem wpierdalany do jednego wora z tym typem, nie? I jeszcze co to znaczy deprawują dzieci? No kurwa, tylko normalnie jak czytam, to mam ochotę dla chłopa łeb rozkurwić, nie? O kamień. No. Probix, pozdrawiam. Pozdrawiona. Pozdrawiam. Probix, pozdrawiam z Legnicy Byku 5 zł. Pozdro. Nie! Nie! Kurwa! Co tu się dzieje, typie? Ja pierdolę!
tu się dzieje? Kurwa! Chłopie, chuj, i chuj. To powie 1000 złotych. Ja tu, żebym miał włosy, nie? To bym jeszcze miał te emocje gdzie stłumić, ale ja jestem łysa, kurwa. I nie mam gdzie, kurwa, wiesz, co z rękoma, nie? Nie wiem, co mam zrobić. Zapocone dłonie, stare, śliskie. Jezu, co jest? Co jest? I tu tak nagle, pół streama, kurwa, nic, prawie tu pis! Ja tam się nie wystrzelam, w każdym i to wszędzie gadają, że jest tam czasem dobry kaj. No ta, no rasa chociażby, nie? Nie wiem, czy tam jeszcze się pokazujesz, ale wiem, że u mnie no rasa to jest zawsze. Kurwa, co jest, Kazik, człowieku? Co wyjebał dwa koła baleronu, tak o, fu. Ja cię pierdolę, pięć i pół koła jebane papieru, rozumiesz? Setki, człowieku, to kurwa spada, człowieku, z sufitu, kurwa, pieniądz. Jedź, ja pierdolę, py. Chyba cofnął. Człowieku, to przysięgam ci, że oni nie cofną tych donate'ów. Wiesz, to nie są ci ludzie, żeby to cofać. To nie są, kurwa, wiesz, jakieś śmiecie, nie? Ja wiem, kto to wysyła. To nie jest, że mnie wychuja. Rafał zapierdol, pozdrowienia dla szefa. Pozdrawiam Aweniksa. Pozdro, Marcelek. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam Ostrołękę. Nie, co ja chcą, ale nie wolno obrażać Kazika Wasteda, czy nawet Rosjankę i Brudnego, bo to nie jest tak, że oni wycofają te donaty. Bo są to osoby, które mają pieniądze i nie wysyłają tego pierwszy raz, tak? Na przykład Wastet wysłał pierwszego donata, no, z 3 miechy temu, tak mi się wydaje. Kazik to samo, z 3-4 miechy temu, czy pół roku. I siedzi tutaj cały czas i nigdy Kazik ani złotówki nie zabrał. A wysyła PayPalem i mógłby to zrobić w każdej chwili. Kliknąć, kurwa, chargeback, nieautoryzowana transakcja, czy cokolwiek. Siadło, kurwa, mi znika, mam na minusie, jestem goły i bosy i chuja z mojego szczęścia. Ale nigdy tak nie zrobił, nie? I co jak to nawet przez głowę by mi, kurwa, nie przeszło, że Kazik mi jakieś pieniądze będzie tu cofał. Nie ma chuja, nie? Nie ma chuja. No co ty, żeś mógł to zrobić już dawno, nie? Chłop siedzi pół roku, ogląda streama jeden z drugim, mogliby mnie ojebać jak psa, ale no, to nie są tacy ludzie, to nie są źli ludzie. Naprawdę. Co ty z tym psem gadasz? Tak, mówię do mojego psa na obrazku. Kończ streama. No nie mogę tak zrobić, że teraz wypierdolę tu dzidę, jak ja zarobiłem 5,5 koła. Zazwyczaj siedzę 3 godziny. Jakbym teraz zarobił i spierdolił, to jak ostatnia kurwa bym się zachował. Myślę, że jakiś GTA roleplay chociaż wypadałoby odpalić, siedzieć, pograć. Dla tych ludzi tego, wiesz, lubią tego GTA roleplaya. No i tyle.